rozkaz, że od dziś tam kilka tysięcy Niemców, Żydów będzie wywożonych do Treblinki na śmierć. Czerniakow odmówił podpisania tego i popełnił samobójstwo. I jest nie przy likwidacji getta? Nie, na początku. Jak przynieśli mu papier, żeby podpisał zgodę na wywózkę Żydów do Treblinki. Na śmierć, wiadomo, każdy to wiedział. Popełnił w tym momencie tego dnia śmierć. To był jedyny przewodniczący Judenratu. Wszystkie inne Judenraty wyraziły zgodę na śmierć swoich braci Żydów. Rozumiem. Dziękuję za to wyjaśnienie. Rzeczywiście ten aspekt, że one istniały przed wojną, jest bardzo ważny. Nie, tak, nie była bardzo aktywna ich rola w ugruntowaniu tego, że te granice tego tych get nie uległy zatarciu w wyniku oczywiście, oczywiście. Chcieli tej autonomii i odgrywali bardzo aktywną rolę. U Czerniakowa na przykład jest moment taki, że on negocjuje z Niemcami granice getta warszawskiego, żeby tu poszerzyć Oleszno, o to, o tamto i zapisuje. Dziś ważny moment, udało nam się wynegocjować z Niemcami bardzo korzystne granice autonomii. Tak, tak, tak. Że przez pierwsze dwa lata te getta nie były zamknięte, prawda? Znaczy getta były zamykane również od pierwsze getto w Piotrkowie już w 1939 roku, getto warszawskie w 1940, różnie to było. Ale to nie były. Nie ale zakaz opuszczania getta był dopiero wydany przynajmniej na terenie Generalnej Guberni w październiku 1941 roku. No tak, tak. Mogli, nie mogli, to Żydzi są podobni do Polaków, nie można, ale łazili, Polacy łazili, to jedyne getto szczelnie zamknięte, to było getto łódzkie, gdzie Rumkowski otoczył to, tymi, tak jak powiedziałam, tylko dwóch chrześcijan przedostało się. Na terenie tutaj naszym, no to różnie to było, Żydzi musieli jeść, Polacy handlowali, także dopiero takie szczelne zamknięcie get, no to zaczęło się już w momencie, jak przystąpili Żydzi do mordowania Żydów. Niemcy do mordowania Żydów. Ale wracając do getta, to fałszerstwo, które się rozlało po świecie za sprawą Żydów, to jest pisanie, że Niemcy na terenie Polski utworzyli getta. Bzdura kompletna, bo te getta istniały już kilkaset lat, jak się weźmie całą żydowską literaturę, Zingera czy innych, to życie żydowskie toczy się w gettach. W gettach, które powstały z inicjatywy Żydów. Nikt nie kazał im się zamykać w gettach. Oni chcieli, bo to był sposób przetrwania narodu bez państwa. Tyle. Dziękuję za wyjaśnienie. A mam pytanie odnośnie współczesności, jeśli można, krótkie. Pani mówi o tym, wszyscy jesteśmy świadomi, o tym, co Pani określa, tym dwużydzianem Polaka, czyli tym jakimś żydofilstwem, czy judofilstwem, tak, tak. Prawda? Czy wręcz służalczością niezrozumiałą dla Polaków, dlaczego te elity rządowe i również bardziej dbają o Żydów niż o Polaków. Teraz chciałbym zapytać Panią o taką kwestię, którą już tutaj nawet kiedy był, nie wiem, z roku czasu temu jeszcze nie był premierem pan Morawiecki, zadano mu pytanie tu z sali sąsiedniej na temat tego, że rząd polski na czasów jeszcze premier Szydło miał sesje wyjazdowe w Izraelu, w Knesecie czy tam, nie wiem, w jakimś innym budynku i pan Morawiecki wykręcił się, powiedział, że on w tym nie brał udziału, mimo że był wtedy wiceministrem, wicepremierem i ministrem dwóch resortów finansów oraz rozwoju. A obecnie słyszałem, nie wiem już gdzie, ale w czasie tych słuchania, tych rekolekcji narodowych na temat różnych tematów politycznych, słyszałem, że w kwietniu rząd polski ponownie wybiera się w dużym składzie, prawie całym,
na jakąś sesję obrad swoich do Izraela. Ja to po prostu mi się to w głowie nie mieści. Pana, nie słyszałam jeszcze o tym, słyszałam natomiast, co mnie też zbulwersowało, że już trudno powiedzieć, czy to było rok, czy dwa, czy pięć lat temu, że na Wawelu naszym obradował Kneset, proszę Państwa. Prawda, to się w głowie nie mieści i my rzeczywiście musimy coś z tym zrobić, bo to jest... ja słyszę legendy o Judeopolonii, to zaczyna przypominać Judeopolonię. Nasz rząd jedzie obradować do Izraela i wpuszcza Żydów na Wawel. Przepraszam bardzo, to się ja nie odpowiem panu na to pytanie, bo to jest... Petycja potrzebna. Tak, proszę? Petycja potrzebna. To jest petycja. Tak. Jeśli oni nie przestaną wariować, to trzeba ich albo do psychiatryka, albo do Izraela wysłać. No, nie widzę innego, bo trzeba być po prostu idiotą, żeby wpuszczać na królewski Babel władze innego kraju. Wszystko jedno, czy to Izraela, czy Francji, czy Ameryki. Tego się nie robi po prostu. Nie słyszałam, żeby w Wersalu obradowali Niemcy, no chyba, że zajęli Wersal, tak? Żeby w czas pokoju obradowali Niemcy, a czy w parlamencie angielskim, żeby poproszono, nie wiem, Turków, żeby sobie obradowali. To trzeba po prostu jakiejś rzeczywiście akcji społecznej, żeby każdy z nas kupił kopertę i napisał, wypraszam sobie, nie chcę Żydów na Wawelu, nie chcę rządu polskiego w Izraelu, no coś takiego. Czerniakowa. Jest to po polsku, na pewno w bibliotece jest. Jak pan się wczyta, to stoi tak, że gmina żydowska za wybudowanie murów getta warszawskiego kosztowało ją to 250 tysięcy złotych. I to był gminy żydowski pomysł. Nie był. Nikt nie mówi. To nie był gminy żydowski pomysł. Proszę pani. Był zmuszony. To była budowa, proszę zajrzeć też pod datę, 19 maja 1941 rok, Czerniakow pisze. Dziś bardzo ważny dzień dla mnie i dziś
bardzo ważny dzień dla mnie i dla Warszawy. Z rąk Niemców otrzymałem nominację na burmistrza autonomii żydowskiej. Wcześniej w zapiskach jest, że negocjujemy granice z Niemcami, negocjujemy granice getta. Udało się wynegocjować bardzo dobre te granice, to co wspomniałam. W następnych zapiskach jest, że mury, otoczymy getto murami i otoczenie murów getta, znaczy autonomii murami będzie kosztować gminę 250 tysięcy złotych. Żeby obniżyć koszt, każdy mieszkaniec warszawskiej autonomii od między rokiem 16 a bodajże 55 albo 6 ma obowiązek dostarczyć ileś tam cegieł i ileś przenieść. Wszystko jak prawo, pani, tylko proszę, jak pani... był zmuszony. Kto był zmuszony? Zmuszony był do pisania, kto? Czerniakow był zmuszony do pisania dzienników. Był zmuszony. A co pan za bzdury opowiada? Oczywiście, że tak. Kto go zmusił? Przepraszam, proszę odpowiedzieć na moje pytanie, kto zmusił Czerniakowa do prowadzenia dzienników? Niemcy, którzy tworzyli getto, więc założyli umowę z Czerniakowem. On musiał pisać. Proszę dowody, jakie? Wie pani co, ja może się powołajmy na to źródło, które i pani, i ja znamy. No. Proszę pani, włóżmy to między bajki, że Niech pani przeczyta raport Karskiego. I co, Karski pisze o dzienniku Czerniakowa? Nie, ale Czerniakow umierając zostawił swój dziennik. I wyjść spokojnie? Czy Jan Karski pisze, że z getta można było wejść i wyjść spokojnie? Spokojnie nie. No. Ale czy Jan Karski pisze, że Żydzi w getcie się dobrze mieli? A kto mówi, że się niektórzy się umierali, a niektórzy się dobrze mieli? Proszę zajrzeć, jak Czerniakow pisze, że Żydzi zwrócili się do Czerniakowa, żeby otworzyć w getcie kasyno. Niemcy powiedzieli nie, bo jest za dużo biedy. Lindelblum też pisał pod dyktat do Niemców? Przepraszam, Lindelblum też pisał pod dyktat do Niemców. No to u Lindelbluma pani przeczyta, że w getcie karnawał, getto tańczy. Odbywa się właśnie konkurs najpiękniejszych nóg w getcie. I na ulicy umierają ulice. No ale wie pani, co polecam, zapraszam do Polski i może pani powie to historykom żydowskim. Młodzi ludzie w pani wieku i proszę powiedzieć im, że Czerniakow pisał dzienniki pod pistoletem pani niemieckiej. Proszę się pchnąć na tę głupkę. Proszę? Tylko o tych raportach, które Czerniakow musiał napisać. Jakich raportach? Ja mówię o dziennikach pisanych własnoręcznie po polsku przez Czerniakowa. Ja wiem, ale pani mówi, że Żydzi sami chcieli założyć getto i sami chcieli zbudować. To nie jest to, co do wariantu autonomii żydowskie, proszę pani. I na co są dokumenty w źródłach żydowskich, których pani nie zmieni, bo ci Żydzi już nie żyją, nikt ich nie sfałszuje. Proszę sobie poczytać. I co, czyli sami się, wszyscy się Żydzi, sami się zamontowali. Proszę pani, przepraszam, ja do pyskówki może uskuteczniać nie będę. Polecam, żeby pani kupiła sobie po polsku albo po angielsku moją książkę Poza granicą Solidarności. Są przepisy, jest 500 przepisów źródeł. Proszę znaleźć źródła złe, które ja podaję, czy które kłamię. I wtedy możemy dyskutować, bo pyskówek to ja nie urządzam nigdy. Przepraszam bardzo. Pani wybiera źródła, które pani gdzieś tam znalazła. Pani, gdzie? Pani, gdzieś tam pani nie mówi o podstawowych rzeczach. Pani mówi, że wszyscy piszą. A pani pisze, mówi o podstawowych rzeczach, że Czerniakow wpisał pod pistoletem Niemców. Naprawdę, pani proszę mówi, pani. Pani mówi, że badania przygotują 1600 Żydów zabili w Jabłonnym i IPN robił badania przez wiele lat. Dobrze, pani wie, jakie są wyniki tych badań. Ja to są wyniki. No to ilu Żydów zabiło w Jabłonnym? A IPN na jakiej podstawie? A ja pani powiem, że zginęło 3800. Na podstawie zeznań. Na podstawie zeznań świadków. Proszę pani, tutaj nie będzie mądrzejsza niż radia. To jest wieczór, argumenty, proszę tu przynieść mi dokumenty, a nie zadać. Ale byłaby
podpisała pani oświadczenie. Nie, pani jest przeciwna. Proszę państwa, proszę państwa, proszę o spokój. Tu naprawdę kobieta ma jakieś... Proszę państwa. Nie, proszę państwa, nie dajmy się. Proszę państwa, nie dajmy się tej osobce zwariować. Chcecie zignorować. Jak ktoś nam mówi, nie ma dowodu, tylko opowiada na ekipy. Nieuczonej osobce zwariować. Niech idzie głosić swoje... Proszę pani, ja tu jestem 30 lat, nie widziałem pani nigdy, a pani bezczelnie i kłamliwie określiła to środowisko jako polskie getto. Na jakiej podstawie pani to mówi? Przed chwilą pani zapowiedziała, że to jest polskie getto. Trzyma. Jeśli będzie dalej przerywać nam rozmowę, to po prostu ją wyprowadzimy i tyle. Proszę. Moim zdaniem jest sprawa praktyczna. Rozmawialiśmy, słyszeliśmy wiele różnych z internetu, wykładów, wszystko zostało panu razem dzisiaj. Wszystko się odbywa w języku polskim. Książki są w języku polskim, materiały w języku polskim. Czego nam brakuje? Brakuje nam książek, różnych na internecie, powiedzmy, wykładów albo propagandy, że tak powiem, w języku angielskim. Jest to nie tylko dla przodowców żydowskich, ale przede wszystkim dla amerykańskich, dla europejskich, dla Europy Zachodniej. Tego nam brakuje. Nie, moje książki są przed... ale to jest to jest problem w oceanie, to jest problem w oceanie. Proszę państwa, chcę coś powiedzieć również. Ja od 37 lat mieszkam w Stanach Zjednoczonych, przyjechałem jako 14-letni chłopak tutaj. Ja jestem, byłem wywieziony jako dziecko do Związku Radzieckiego i wiem z opowiadań ojca, w jaki sposób Żydzi witali Armię Czerwoną na Kresach. Ja jestem z tamtego polskiego, rodziłem się tam. W 40 roku, 10 lutego zostałem wywieziony z moją rodziną i następnie przez Afrykę, Iran i tak dalej dostałem się do Anglii. Następnie Stany Zjednoczone. Od 37 lat słucham paskwili Żydów amerykańskich na temat Polaków i obozów polskich koncentracyjnych. Pani tutaj występuje, tak naprawdę mówiąc, pani nie ma żadnego pojęcia, co się wydarzyło w tej Polsce naszej. Przede wszystkim Czerniakow odmówił współpracy wtedy w 40 roku z merem Warszawy, którym był Starzyński. W 39 roku, przepraszam, odmówił współpracy, dlatego, że już miał propozycję od Niemców, żeby zostać przewodniczącym Judenratu. We wszystkich getach, które istniały w Polsce, były Judenraty, w których Żydzi, obywatele polscy, współpracowali z Niemcami, z Hitlerowcami. Ci obywatele polscy powinni stanąć przed sądem Armii Krajowej i powinni być rozwaleni, dlatego że to byli zdrajcy. I wszyscy byli z nich zdrajcami Polski. Jako obywatele polscy, przede wszystkim, jako obywatele polscy. Oni byli takimi zdrajcami. Oni byli zdrajcami. Kto z nich przeżył? Kto z nich przeżył? Oni sami siebie sprzedawali. Oni sami, jak powiedziałem, nie tylko w Polsce, przepraszam. Na Węgrzech, tam pani przykład jeszcze raz, na Węgrzech to samo zrobił. Prawie 1684 wybitnych Żydów uratował każdy. To pani Arendt, Hannah Arendt, pisała to właśnie Eichmann in Jerusalem, the banality
of evil. Niech sobie pani to przeczyta. Proponuję. To jest w języku angielskim napisane przez Żydówkę. Przez niemiecką Żydówkę. Tak, tak. I uznano również za skandaliczną coś pozycję w historii Żydów, przez większość Żydów. No. Bo się nie zgadza z oficjalną. Trudno, że to się nie zgadza z amerykańskimi Żydami. To się nie zgadza z amerykańskimi Żydami. Amerykańscy Żydzi odmówili pomocy polskim Żydom. Czy z Polski przybył tutaj Jan Karski, Kozielewski, tak naprawdę z Kozielewski, rozmawiał z przywódcami żydowskimi. Jeden z bardzo sławnych żydowskich przywódców, jeden sędzia najwyższy z rządu, sędzia najwyższy, który mu powiedział: panie Karski, ja nie mówię, że pan kłamie, ale ja panu nie wierzę. Zgadza się, prawda? Zgadza się. I w związku z tym teraz Żydzi amerykańscy chcą pozbyć się własnej odpowiedzialności za to, że nic nie zrobili, bo były specyficzne żądania. Zgadza się. Specyficzne żądania. Zgadza się. Jeśli z panem zupełnie nie. Ale o co panu w takim razie chodzi? O co chodzi? O co panu chodzi? Jakie są pani poglądy na to? Ja nie przerywam panu. To ja mówię. Proszę pani, bardzo proszę. Nie ma pani już więcej głosu. Proszę wyłączyć ten swój nagrywajkiem. Nie ma pani autoryzacji, żeby to nagrywać. Proszę wyłączyć. Pani co mi nagrywa? Jak się nagrywa? Nie, nie, może nagrywać. Dajcie spokój, ja też nagrywam. Tak, chwileczkę. Pani już nie ma głosu. Dziękuję pani bardzo. Proszę państwa, wygląda na to, że już 60. Mordorka chyba chce jechać do domu, także jest przed północą, dużo ludzi chce iść przed północą. Ciekawy jest właśnie druga strona, powinniśmy słuchać ludzi, nie walczcie, dajcie powiedzieć. No spokojnie, no ludzie, bądźmy cywilizowani. W każdym razie biskupi autorka sobie nie życzy i odeszła, jest na pewno zmęczona, jedzie do genetykę, czy to wychęć, czy wszystko inne. Jest północ. Jedyne co, chciałbym wspomnieć tylko 3 minuty jeszcze. I getto. Gestapo żydowskie. Gestapo żydowskie to trzeba pamiętać, że to był urząd do walki ze spekulacją i lichwą. To Żydzi. Gestapo żydowskie było do walki wykrywania Żydów mieszkających, ukrywanych przez Polaków. Też rację. Jeżeli ktoś chce poszpaczyć, co to znaczy, to był urząd do walki ze spekulacją i lichwą. I ten Gdańska, ostatnie słowo, Leszno 13, dzisiaj jest Leszno 47. Także jeżeli szukacie Leszna 13, to jest przed żelazem. Dziękuję pani bardzo. Ja jeszcze, to się tak nazywało, dobraci lichwą, proszę pana, ale to było wystarczające. Proszę pani, jeszcze jedno słowo do pani. Spokojnie, teraz zwracam się do pani młodej historii wykształconej na uniwersytecie. Tak? No to nie wiem, gdzie pani się kształciła. Ja polecam. Jeśli pani jest historykiem, to dała pani radę. Historyk. Nie ma doktorat edukacji. Musi, proszę? Jestem doktorem edukacji. No ale to edukacja trzeba wiedzieć w czym. A ogólnie edukacji no to nie można. No to dobrze, proszę pana. Tym bardziej, jeśli pani chce edukować w judaizmie, to musi pani pracować na źródłach. Nie na opracowanie, na źródłach. I przeczytała pani, czy pani czytała dzienniki Czerniakowa? Czytałam dzienniki Czerniakowa, rozmawiałam również. I co, kto pani powiedział, że... Ocalały z Holokaustu. No, rozmawiaj z ocalałymi z dzienniki. Ja wiem, pani z nimi rozmawiać nie lubi. Ja to nie jest prawda. 30 paru lat, proszę zobaczyć mój film. Pani wie, to nie jest, proszę pani. Proszę pani, ocaleni i Polacy z czasów wojny i Żydzi
proszę różne rzeczy, jest zasada, że jeśli pani o danym fakcie w relacji, taka jest przynajmniej metodyka historyczna w Europie, że uznajemy za zaistniały fakt jedynie wtedy, kiedy trzy nieznające się niezależnie od siebie osoby powiedzą, że dnia takiego i takiego zdarzyło się i to i to. Ja na przykład czytałam rzekome pamiętniki sekretarki Muchowskiego. To można do śmieci wrzucić, trzeba czytać kronikę getta łódzkiego zapisywaną w getcie łódzkim dzień po dniu, dzień po dniu. I profesora Żyda słuchać nieżyjącego Lucjana Dobroszyckiego. To są dawne źródła. Z Żydami, których pani współpracuje od 30 paru lat, z profesorami, o których pani się nie śniło. Więc bardzo proszę, jak pani popracuje na źródłach, to może za rok, dwa porozmawiamy. A teorie edukacji żydowskich bajek na pewno słuchać nie należy. Trzeba słuchać takich opowieści hasydów, są bardzo piękne. Swoją drogą protest, który napisała w sprawie pani nagrody Kaja Mielecka-Płot, ona nie jest i nie była żoną. No nie wiem, kim ona jest, czy jest kochanką, czy żoną. Ja znałam profesora Karskiego, napisał wstęp do mojej książki, radzę, żeby pani sobie najpierw to przeczytała, a potem próbowała ze mną dyskutować. Profesor Karski, gdyby profesor Karski żył, to by mi tę nagrodę wręczył, bo napisał piękny wstęp, znalazł się osobiście i cenił mój dorobek naukowy. Do widzenia, żegnam panią, bardzo proszę o opuszczenie tej sali. Doktor edukacji judaistycznej, to jest naprawdę egzemplarz pokazowy. A mogę pani wizytówkę? Mogę pani wizytówkę? Nie ma pani wizytówki? Do widzenia pani wobec tego, że się przedstawić. To proszę opuścić tę salę. Jestem dumny, że moi ktoś powie pod sztandarem.